Widzisz? Afisz powitalny dla Madi. No tak, widzę tu napis Madi. Jak bardzo wytężę wzrok. Czy Madi już jest? Jeszcze nie. O, Zak, pachniesz inaczej. Prawie ładnie. No wiesz, przyjeżdża Madi. To zaszalałem z higieną. Woda toaletowa? Płyn po goleniu? Mydło. Wiesz, że rzeczywiście działa? Madi nie puści mnie z uścisku. Zależy, co masz w tej kanapce. Nie wiem. Znalazłem ją w szufladzie z bielizną. Wiecie, to dziwne, że Madi było stać na takie wakacje. London ciągle powtarza, jaka ona jest biedna. No, odkładała wszystkie napiwki. I wszystkie wypłaty. I wszystkie drobne znalezione w fotelach, aż wreszcie uzbierała. Na bilet na lotnisko. No, a ja dałam jej na lot. Ekonomiczną, żeby nie poczuła się dziwnie. Idzie Madi, o, idzie Madi, moja przyjaciółka Madi, zaraz tu będzie. Chciałem powiedzieć, że chyba widziałem Madeline na trapie. Od razu wezmę Madi na zakupy? O nie, ja biorę ją na obiad. Najpierw ja ją wezmę do planetarium. Co? Jej nie interesuje kolacja z tobą. To moja ubogacja. Dlaczego nie chcecie? A po co? Nie stać jej na bagaże. No tak, nie stać. Słuchajcie, a może po prostu rzućcie monetę? Dobra, to świetny pomysł. Ja mam! Cudownie. Niech tak będzie. Dzięki, Madi. Madi! Ale się cieszę. Świetnie pan wygląda w podkolanówkach. Mam też biały hełm. No tak. O, Cody. Bez kamizelki? O, Madi. Tamto to stary Cody, a to jest nowy Cody Luzak. O, wybacz, to mój kosmiczny pisak. Laserowy. A, więc ty jesteś Bailey i mieszkasz z London. Zostawiła ci jakąś szafę? Miałam jeden gwóźdź, teraz mam haczyk. Ekstra. Hej, laleczko. Niech cię uściskam. No pewnie. Innym razem. Uwaga na przyszłość. Nie trzyma się w jednej szufladzie jedzenia i majtek. O-e-o! O-e-o! Czeka 7 mórz. Trzeba płynąć już. Ruszam w świat z bratem, brat Zak i Cody. Popłyną po przygody. Nie ma to jak statek. O-e-o! Cała naprzód. O-e-o! Aż od masz tu boki. Znów szaleją brat z bratem. O-e-o, co tam się miał? O-e-o, im ocean się śni. Przecież nie ma to jak statek nasz. Ahoj! O tak! Jej, jak tu ładnie. Ale jakoś widzę mało szaf. Pewnie wyrzuciłaś trochę rzeczy. Nie, mam statek podwodny, garderobę. Nieważne, to jest moje piękne łóżko, a ty śpisz tutaj. Dobra, ale to moje łóżko. Bailey, mam gościa, nie bądź samolubna. O, spoko, przywiozłam łóżko. Widzisz, jaka biedna śpi na pontonie. London, dobre nadmuchiwane materace mogą być naprawdę bardzo wygodne. Dzięki, ale to jest ponton. Strasznie się cieszę z tego rejsu. Zobaczę lichostan i te zamki. O, moja głowa. Och, daj, ja to załatwię. Bailey, dmuchaj. Jasne, mam płuca jak miechy. W czasie ostatnich mrozów chuchałyśmy z siostrą na pole, żeby je ogrzać. No co? Jak elektrownia odcięła nam prąd, to z siostrą suszyłyśmy sobie tak włosy. Na serio. Ale to śmieszne. No, jak zepsułam suszarkę, to musiałam kupić zakład fryzjerski.